Zapraszamy na pizzę. Dobra, to kurwa. Jakby tam można było ten master tylko ściszyć na tym mikserku. O, super, dzięki. No, to jest moja... Słuchajka? Tak.
Słuchajcie, mówcie, co chcecie. I ja proponuję tak, żeby każdy po prostu talerzyk wziął i stąd sobie urwał, no bo to będzie łatwiej. Dziękuję bardzo za możliwość zagrania. Dawaj pizzy. A bardzo przysługuję tutaj muzyką. Muzyką. No, także fajnie. Widać, że jest jakieś tam dość mocne doświadczenie. Znaczy ogólnie to z Trójmiasta jestem i tam staram się czasem coś pograć, jakieś demy czy coś. Tak? Też co jakieś tam. No, mamy taką gitarę pieśniacką właśnie z Trójmiasta. Tak? Właśnie ta? Nie, tylko tam ta właśnie tam co na tym memnie jest. A, okej. Zaraz, jak się nazywał ten... Jak on się nazywał? On gra, taki... No, udziela się właśnie, pracuje w sklepie muzycznym gdzieś tam właśnie w Gdańsku. Dzięki. Mam na fazie jakiegoś. A zapomniałem niestety na G. Na co to może? Nie, nazwisko. Tak, oczywiście, jest super, także wiesz, rewelacja. No. Jeszcze nie ma. No, na razie, cześć. Oglądasz tam nas? Oglądasz? Halo? To jest taka bez mięs, na pewno. Tak, wegetariańska, Wege Supreme. Obydwie są takie same, także można śmiało jeść. Omar, take one, wow. Jak? Pięć osób. A, cztery. Wyglądało więcej, bo tam... W tej chwili już włączyłem, wiesz? Soku może trochę do picia? Soku? No tu jest, wiesz, to będzie może taki czysty. Ale tak pół. Dobrze. Będzie można to zobaczyć. Znaczy teraz to w ogóle robiliśmy na żywo live stream na Facebooku. Też a w ogóle jak. A stąd wrzucę na YouTube'a później. Ale to już tak jutro pojutrze. Okay. A tak to mam pieśniarze na Facebooku. Pieśniarze. No, na Facebooku. Tak. To znajdę. No tylko, że widać tylko. To jest taki mały kontakt, że tylko tam scenę widać. Super. Dawno nie jesz mięsa? Macie? 28 lat. Nie żyje. Jak długo? Kurde, chyba dłużej niż tak mniej więcej, jak nie pamiętasz. W średniej szkole już przestałem jeść, a jestem starszy od ciebie. Także... Nie, to więcej, bo jest starszy ślub. Sami wegetarianie, widzę. Chyba przed ślubem. Proszę? Sami wegetarianie. No nie, ja to tam... Znaczy, mam 30 lat. Ja to jem, ja to jestem ponad 30. Wszystko żelne. A nie, weganie. Ania, Anna, ty jesteś wegetarianką, czy wszystko jesz? Wszystko. No to ja. Jem mięso często, jak w tej piosence. Aha, no. Nie, no ja to wszystko jem. A Omar chyba też jesz, nie? Omar. You're eating meat also. I eat everything. Ja, everything. So, mo więcej jest... Nie, wszystko. To tam w którym mieście? W którym mieście? Koleżankę, sowa.
to nie jest tak, że nie można na przykład tam jeść przed grą, prawda? Bez jazda. Nie można, no. Przez jazda? Takie nieduże. Tak się nazywa, tak? Tak, tak. Tylko, że nie cały, bo większość chce mieszkać w Gdańsku, w mieście. A liter, czyli ten zbyszek. Alkohol na przykład? Na przykład, wiesz. Ona nie lubi alkohola. To jest inna rzecz, ale powiem, że na przykład z harmoniką z tą, to też nie wszystko jest dobre, prawda? Bo potem ona się szybko... Niedobra taka pomarańcza. Raz w tygodniu się spotkają. Ale usowy, tak? Nie, proszę. Jak się nazywa to miejsce? To też pomarańcza instrument na metal na przykład też? Jest taka... Nie, są po prostu trzy lat. A, okej. Działa, no myślę, że po prostu trzy lat. A tak? Tak. Znaczy ja wiem, że można się tego nauczyć, prawda? To trzeba nazwa nie tota. Nie tota. Ale tam środ zdaje się sobie kończyć. No tak szczerze mówiąc to... W zasadzie to... Jak ja zrobiłem sobie... Z tego, z tego. Ja już nie chodzę w ogóle. To właśnie... Super klimat po prostu. Ale ten, ale... Się gra na podobnej zasadzie jak na flecie poprzecznym, nie? Czy jest, tam trochę... Tylko, że z tego wydobyć. Jak jest dwa tygodnie zmieniony, wiesz... Że mało jest takich, w sumie mało jest takich dżemu, to jest że, tutaj, że każdy zaczyna przyjść i gra, na tym polega dżem. To tylko masz gra, czasami tam kogoś dopuszczą, no i to jest tam dżem. Właśnie jest to dobrze, że to jest. Jak już mamy dyspozycję, że to jest taki mały układ, jakiś układ, że obrazem się ukrywa. Żona wie, że się nie znamy, to mnie właśnie najbardziej zmobilizowało do tego, żeby ćwiczyć i żeby też. Boże, teraz są w kamperze, Boże, no jest, Boże, takie ciche jest, ma to, no, takie specyficzne, takie brzmienie, takie podstawy granie. Bardziej infiniko, natomiast bardziej... Ten, wiesz, prosty, ten irlandzki, to jest bardzo gorzki. Taki muzyczny. Tak, tak, tak. Przyszedłem w to... Wysokie, prawda, że... Po trzech tygodniu mamy kafejkę, to miejsce ma 4 lata, natomiast tak funkcjonowało tak, że... Spotkań czasu w czasie. Właśnie 3 tygodni tutaj zainstalowałem. Kawę, chłopaty. Tak, tak, tak. Ale kolegium. You find anything? I was about Kollegium. You find anything from those old music lessons? So you say that you search for something. Was totally that day. One of them. No i tam je tam poświetlimy, że wiesz... You made these two pieces, yeah? Tak. One of them. To jest taki
Znaczy, małe miejsce. Powiemy, w którym mieście, jakie macie fajne miejsce. Napiszemy. To jest problem, że większość klientów tutaj przychodzi, to są turyści. Which one? Do you remember which one was the first? Właśnie krążą, zaglądają. The first one. The first one I played. This is a... That's good. Nie wiedziałem o tym miejscu. Tak zawsze... So if you can't find time, better to maybe to make some... Try to something with... This one, at least we work with, for the first time. At least we can work on the first one. We can try something with it. Myśmy poszli zobaczyć iluminację. Ja mówię, słuchajcie, wracając tu zajdziemy, tak? Ty tu mnie chwycił 100%. Ja mówię, tu wejdziemy, tylko mówię, zapamiętajcie ulicę. In the meantime, during the holidays, no właśnie, właśnie tam pomyśliłem. Tamtej, weszliśmy od tamtej, ale zobaczyliśmy od tej. Nie możemy myśleć o tym, czy... Tak, mam to w głowie. Tak, możemy, na przykład, znaleźć czas, żeby się spotkać tutaj. I możemy próbować, na przykład, zrobić jakieś rehearsal dla tego, albo próbować to zrobić. Flamenco, bulewia. Specyficzny ten ryb, ja się długo uczę, nie mogę go załapać, ale się wydaje proste. Nie, 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 ale sam próbowałeś, tak? Czy kogoś ci podano przy... Bulewie? No. Nie, nie przyjdzie się spływ. Zwłaszcza tam sobie i dalej z respiratorem. Może są takie osoby właśnie, które mają różne różne rzeczy, siedzieć i nie mają przemysłu. Ale co to było wcześniej? 4 lata? Wcześniej było akwarium. Tak, tak. A jeszcze wcześniej... Książki zostały. No nie. Jednak jedna sala jest spadnie. No tak, bo to jest tak, że jak się jest w takim zimnym tak długo, potem się gdzie to ciepłe, to się tutaj wie, to... Ty jak długo grałaś? Ile godzin to jest takie, że właśnie wiadomo jakie... To na dworze? Proszę? No nie, mam może chwilowy gorąco, ja też włączyłem. Ale zadowolona jesteś? Nie. Finansowo? Tak? Okej? Nie, jest ciepło, to naprawdę jeszcze... Co najważniejsze? Co? Dzisiaj to się wymykam jakoś tam już. Nie rwuje się. No jest, jak jest, po prostu. To gdzie to, gdzie cię można spotkać? Tuckie Mostru. Kto chce, to weź. Marzy wszystkie ciało. Proszę? Tak. Był problem, no. Słyszałem, że nie musi się zbierać. Będziecie razem grali? Tak, zbieram różny sprzęt. Tak. Ja mówię, już razem będziecie grali? Ty na flecie, on na gitarze? Czy mąż? Może coś takiego wymyślimy. Ostatnio wybieram partykuję. A on też kończył szkołę muzyczną? Nie, zobacz, jak fajnie. Ale na gitarze? A ja chcę jeszcze tam zrobić, jeszcze z tego już tak, żeby można było, żeby się liczyć, żeby można było nie grać. A w jednej klasie byliście? Nie, nie, czy się uda. W jednej klasie byliście? Nie, 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 no ale jak do Polski przyjdzie, to sobie grał na flecie, czy będzie pracował? No co? A tu gdzieś praca, jeszcze nie ma planu. Nie wiem, co to tam. Nic nie planujecie jeszcze? Nie? Nie planujecie jeszcze nic na ten temat? Oczywiście. Mówi tego, że otwieramy filię. No może tu zrobimy, jak przyjedzie, to zrobimy wspólny koncert. Ale jest to możliwe, bo nie wiem, co to nie będzie. Gdzie dokładnie, gdzieś tam, nawet daleko gdzieś. Coś nie
Oliwii. Nie ma chęci. Bo on tam jest jakiś tam budynek, on tam... Jakby zawoło historię, tam tłumaczył, że tam... Ma możliwość, że jakiegoś tam jest. Nie, nie mieć chęci do gry. Rozumiem, że coś takiego? A jest taka fajna... Na przykład Majka Tegnys przez 5 lat nie wzięła ani razu trąbki do ręki. Może mentalnie grał. Są też tacy. Ja się zrobisz ten gry? Nie, całkowicie. Całkowicie się. A jaka była przyczyna tego? Całkowicie. Jaka była przyczyna? Stracił chęć do grania? Nie znasz strychu? Kiedyś raz robił. Synuś, nie znasz strychu, no to nie. Odał się inny przyjemnością. Tam pojedź sami. Odał się inny przyjemnością. Aha, inny przyjemność. Po prostu. Ale to jest też niesamowite dla mnie. Ktoś to po prostu przez 5 lat, ani razu, nawet nie dotknął. Niektóre żyją tak. Ich, no, a potem w 80-tych latach nagrał takie hity, które po prostu zrobiły rewolucję w jazzie. To jest coś niesamowite po prostu. Bo większość osób to po 5 latach to by musiało się prawie na. A tak na co dzień właściwie. Ja wiem, że to szybciej wraca, ale pewnie też może też takiego nie. Nie, czy się zdarza na przykład, nie wiem, na kilka dni na przykład nie grać, prawda? Albo na jakiś wyjazd na przykład ze sklepem. Nie, z sklepem akurat nie jest problem, bo wtedy można wszędzie zabrać, prawda? Ale na przykład zdarzało się dwa tygodnie nie grać. Ja się umieszczę na Facebooku, to może fajny przyjdzie, sławny, ale na chwilę będzie sławny. Nie, tutaj będzie sławny osób. No ale tam nie ma tego, książkę taką. Ze sławnych osób na przykład. Nie, tam jedynie wtedy za trzy. Andrzej Garczarek, nie wiem, czy Państwo kojarzy. Z tego świata tam. No a tak, o inaczej, o! Trzeba się, bo to jest tak dla mnie, że po tych tygodniach oczywiście no, trzeba się rozegrać troszkę, prawda? Tak, tak, tak. Przyjaciel. No to widzi pan to teraz, ale tak właśnie się umieszcza na Facebooku, tak, że pan promuje swoje miejsce i to jest lepiej.